Cześć, moi kochani, nastał nowy roczek. Tak, tak. A z nowym roczkiem nowy kroczek. Tak, i Unia się chwaliła tak strasznie, że nam na gwiazdkę zrobiła prezent. Zrobiła prezent, tak. No trochę zrobiła. Wiesz, to zależy kogo zapytać, bo mój kolega, który jest jabłecznikiem takim dosyć zaawansowanym, bo ma i tego i MacBooka, i iPhone'a, i chyba iPada też ma. No to on twierdzi, że co to za prezent, jak już ma te Lightningi i je pokupował, a teraz będzie musiał kupować USB. No to zgodnie z duchem ekologii Lightningi wyrzuci i kupi USB, które przypłyną do niego z Chin osobnym statkiem w osobnych opakowaniach. Przecież to o to chodzi w tej ekologii, nie? No dokładnie. Ja na przykład się cieszę, bo ja się cieszę tym, że mój iPhone ma już USB-C, mój Mac ma USB-C, moje słuchawki też mają USB-C i wszystkie inne urządzenia typu telefon, tablet, inne tam słuchaweczki też mają USB-C, nawet głośnik ma i projektor ma. No, no i właśnie Unia to nam załatwiła, że teraz nie tylko telefon musi no, mieć USB-C, tylko cała reszta badziewia przenośnego. Tak, i Unia ci załatwiła też to, że za 10 lat też będziesz miał USB-C i będziesz bluźnił, że kurde musisz to... No. Kurczę, no i ja tu mam bardzo mieszane odczucia, wiesz, bo z jednej strony widziałem właśnie takie opinie, zabetonowano standard, tylko właśnie nie do końca się z tym zgadzam, bo zabetonowano kształt wtyczki. Tą wtyczką może płynąć różny prąd i różne no, dane. Nie, tak? No słuchaj, z jakiegoś powodu zmienili USB A i B na C po prostu. No jest wygodniejsze, mniejsze, jest dwustronne, samo to już dużo daje. Dobra, Lightning też jest dwustronny, wygodniejszy, ale dobrze, ma mniejszy, ale generalnie zmiana na USB-C, no, uwierz mi, że to nie chodziło o wygodę, po prostu możliwości poprzednich się wyczerpały, trzeba było wymyślić coś nowego. No więc wymyślono, jeżeli teraz się nagle okaże, że po prostu wymyślą coś, gdzie USB-C stanie się niewystarczające i wypadałoby zmienić trochę wtyczkę, no to się robi kłopotek, tak? Już ci od razu mówię, zmienią że USB-C, tak, zmienią, Unia, po 5 latach. Kurde. Nie po 5, po 10, a ja myślę, że po 10 nie latach to będziesz miał głęboko tą wtyczkę, bo będzie wszystko szło bezprzewodowo. Super, po prostu. No będziemy sobie, tak, ekologia następna. W ogóle, a twój telefon się nie będzie ładował w ogóle w pobliżu tego, tylko będziesz miał gdzieś ładowarkę w domu i się będzie ładował telefon z powietrza. Są już takie pomysły. No ja już wiem. Na tym pracują. Oczywiście. Jestem za. Tak, efektywność tego ładowania na poziomie 20%. Będzie teraz, ekologicznie. Teraz. A potem? A potem wiesz. 21. Adam, praw fizyki no nie zmienisz po prostu. No nie zmienię, ale pamiętaj, niedawno ładowarka indukcyjna miała 5 watów, teraz już ma 50, tak? To wszystko postępuje. Ale wiesz, ale to nie ma, ale to mnie nie chodzi o to, żeby, wiesz, czy ona ma tyle mocy, czy tyle mocy, bo moce to, wiesz, no masz kuchnię indukcyjną, która ma w ogóle jakieś tam już w kilowaty pewnie by to poszło. Także to nie jest problem mocy, to jest po prostu problem sprawności czegoś takiego. Nie, no okej. No nadal ta sprawność rośnie, tak? To nie jest tak, wiadomo, że nie doczekamy tego za rok czy dwa, ale z czasem pewnie tak i może być tak jak z kartami SIM, Konrad. A wiesz, że rośnie? No, rośnie. No, było ale... 5 watów, teraz jest 50, ale za ja rok, dwa będzie 100. Adam, ale ja mówię o sprawności. Wiesz, co to jest sprawność? To jest stosunek mocy po jednej stronie no, i po drugiej. Okay. Czyli ile mocy wybierasz z gniazdka, ile ci trafia do telefonu. No dobra, no tu masz rację, że rzeczywiście jest ta strata po drodze. Bo wiesz, po drodze, bo pitolimy wszyscy o ekologii, natomiast pakujemy się w rozwiązania. Ale dobrze to ująłeś, pitolimy o ekologii, a nie robimy niczego ekologicznego, bo pozbawienie smartfonów ładowarek z pudełka to też nie jest ekologia, bo i takie kupimy. Wiesz, dobra, wracając do tego USB, tak? Masz mieć jedną ładowarkę. Gówno prawda... Bo i tak będziesz potrzebował mieć kilka ładowarek, no, bo jedną nie opękasz tych wszystkich urządzeń, które masz. Po drugie, ładowarka, która ma te 240 watów, bo to w tej chwili jest największa dopuszczalna moc na USB-C. Będzie spora, będzie ciężka i będzie droga. Bez sensu jest taką ładowarkę mieć do tego, żeby ładować, nie wiem, kurde, słuchaweczki, tak? No otóż to. To kupicie kolejną, malutką, nie? Dokładnie. Na podróż, jak znalazł. No. Taka na 2 baty albo na 3. Więc to jak już ekologię sobie, że tak powiem, omówiliśmy, to teraz ja powiem, dlaczego ja uważam, że to jest betonowanie, znaczy może nie jest betonowanie standardu. No dobra, wtyczka, okej, w ramach tej samej wtyczki można naprawdę sporo zrobić. Namieszać. Tak, ma chociaż... rezerwy. Ma rezerwy USB-C po prostu. Nie, no, teraz ma, tylko że w pewnym momencie dojdziemy do... Z jakiegoś powodu te USB się zmieniały. W miarę tam. Jak był ten Lightning, to USB miał się z kim ścigać. Tak po prostu. Fakt, chociaż
Ja wiem, czy to był wyścig. No wiesz co, no... To było Apple kontra reszta świata. No nieważne, ale jeżeli na przykład Apple by wymyślił jakieś zajebiście coś fajnego, co jest tylko w Lightningu, a nie ma w USB, to nagle pojawia się ciśnienie, żeby do USB też to wprowadzić. No poniekąd masz rację, z tym, że on a teraz nie wymyślił. No nie, no ale wiesz... No teraz nie ma takiego ciśnienia, znaczy, ale tu się z tobą zgodzę. Generalnie konkurencja robi dobrze na postęp, brak konkurencji... Pod tym względem masz rację, tu się zgodzę, że rzeczywiście może to wyhamować troszeczkę rozwój całości, no ale z drugiej strony ten rozwój będą popychać producenci urządzeń, a nie samego sprzętu USB-C. No, tak? Wiesz, no Apple już przecież zrobił taki numer, że tak, USB-C fajnie, ale żeby uzyskać pełną prędkość, to musisz od nich kupić kabelek, no, nie? No i super, no i masz. I można. I ciekawe, kto pójdzie, kto będzie następny, bo to, że będą na śladowce, to jest jakby dla mnie oczywiste i pewne. Znaczy wiesz co, to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo jeżeli chodzi o te duże moce, ja już mówię nawet nie o transferze, tylko o samym ładowaniu. Powyżej chyba 60 watów, z tego co pamiętam, to i tak kabelek musi się przedstawić ładowarce, że on potrafi więcej niż te 60 watów i to musi być mądrzejszy kabelek, który nie ma. Co najlepsze, to jeszcze właśnie też kabelek kabelkowi nierówny, bo jeszcze pamiętaj, że każdy producent, który ma swój jakiś tam standard ładowania, tutaj no nie będziemy konkretnych wymieniać, też może to przyblokować w dowolny sposób. I na przykład będziesz musiał mieć ładowarkę pcink-pciąg, żeby naładować swojego tam innego telefona, żeby spełnić normę unijną, to będziesz miał ładowanie po USB z mocą 12 watów, czy tam i tyle. Iluś i trzech. I tyle, bo przewiduje norma, a jak chcesz mieć szybkie, to musisz kupić nasz namaszczony, święty kabelek. Teraz słuchaj, teraz ostatnia sprawa, do której ja się dowalę. To tutaj się we mnie elektryk odzywa, tak? Najgorzej. Słuchaj, 240 watów to jest w tym momencie aktualna moc. To oznacza, konkretnie w wypadku USB, 48 V i 5 Amperów. I jedno i drugie to 48 voltów, no to jeszcze jestem w stanie jakby strawić, ale o tym też troszeczkę powiem. Natomiast 5 amperów to jest cholernie duży prąd. To jest moc, która spokojnie jest w stanie stopić styki, jeżeli będą zabrudzone. Wiesz, ja podejrzewam, że tam będą jakieś, bo to się teoretycznie da zrobić. Możesz zmierzyć napięcie po jednej i po drugiej stronie. Natomiast słuchaj, no ja ci powiem tak, jeżeli będziesz miał brudny styk i nagle gdzieś ci powstanie 1 ohm oporu, to przy 5 amperach na tym zabrudzeniu wydzieli się 25 watów mocy. No i teraz pytanie, czy telefon, a raczej te układy zabezpieczające w telefonie przed przegrzeniem to wyłapią, czy nie. No, oby wyłapywały. I jak szybko. Ja się spodziewam, że nagle może wzrosnąć ilość po prostu potopionych gniazdek, bo to jest naprawdę duży prąd. Jak sobie patrzę na to, no w sumie filigranowe takie złączki. Prędzej czy później w telefonie gniazdo się zabrudzi. No. Każdy, kto ma telefon, to o tym wie. Wiesz, no czas pokaże, jak sobie to będzie radziło, no bo no, to fast charge, no jeszcze no 240 to jest rzadkość. Wiesz, no ale to też trzeba pamiętać, że to będzie rosło, no bo kurczę, no możemy już kupić i to stosunkowo nawet niedrogo, nawet na naszym rynku telefon, który się ładuje z mocą 180 watów. Także pojawienie się, przekroczenie bariery nawet 300 watów. Tylko widzisz, tu dochodzimy, nie no, do 300 nie, bo na razie specyfikacje nie przewidują. No tak, ale to... I to już naprawdę będzie kłopot elektryczny. Natomiast słuchaj, ładowanie to spokojnie, bo ja sobie to wyobrażam, że to jest tak, że ładowarka zaczyna powiedzmy od tamtych, nie wiem, 20-30 watów, zwiększa sobie powolutku, sobie tą moc i patrzy, i potem co się dzieje. I znowu zmniejsza na koniec, nie? Ale nie, przypuśćmy. No. I w tym momencie sobie monitorujesz. Wpuszczamy tutaj na przykład, nie wiem, 40 V na ładowarce i patrzymy, ile odbiera telefon. No, jeżeli różnica jest za duża, to znaczy, że jest zabrudzenie i lepiej nie dmuchać specjalnie. No. Albo jakiś czujniczek temperatury czy coś takiego. W każdym razie to można robić powoli. No bo sobie zaczniemy od wolniejszego ładowania, przyspieszamy, jeżeli coś jest nie tak, to sobie schodzimy. Natomiast słuchaj, i tu się pojawia gorsza rzecz, Unia chce, żeby po USB-C zasilać też laptopy. No da się, tak? No właśnie, tu się pojawiają dwa problemy. 240 watów to dla niektórych laptopów jest za mało. Dla tych fancy wypasionych gamingowych to może być zwyczajnie za mało, to po pierwsze. I po drugie, tu nie masz takiego komfortu jak w ładowaniu, że se zejdziesz czy coś takiego. No bo tu nie ma. No laptop po prostu potrzebuje czasem pełnego wymiaru i do widzenia. No. Wyobraź sobie, że tam wiesz, no. Znaczy, robisz obróbkę filmu, czy cokolwiek innego, co ci kurde żre, tak? Już nie mówię, że tam grasz w grę.
akurat baterię masz rozładowaną, bo jeżeli masz baterię, to możesz po prostu się wspomagać tą no tak, baterią. No na pewno tak to będzie robione. Znaczy się ja już widzę, proste, najprostsze rozwiązanie, zresztą Apple już to stosuje, dwa gniazda. No, nowsze maczki możesz ładować zarówno po USB-C, jak i znowu po koszernym gniazdku aploskim, tym z magnetyczną wtyczką. Czyli znowu i znowu będziemy mieli dwie wtyczki do laptopa, zwykłą, taką wymaganą unijnie, oraz czyli znowuż będziesz full miał... power, nazwijmy to, bo pewnie to się zaraz pojawi taka nazwa. Tak, nie? Czyli będziesz miał USB-C, żeby spełnić przepis i... I kabel performance, i prawdziwą... za który pewnie dopłacisz dodatkowo. Tak jest, I, ale będzie ekologicznie. Ale nie będzie w zestawie, tak? Ale go nie będzie w zestawie. Jak będziesz chciał mieć pełną moc laptopa, no to dokupisz osobny zasilacz, taki tradycyjny laptopowy i kabelek, nie? Tak, no ewentualnie pojawi się pierdyliard różnych rozszerzeń nieoficjalnych USB do 300 W, do 350, no które są... Miał, tak, które są niezgodne jedne z drugim i w ogóle cuda na kiju, więc po prostu jak się urzędnicy biorą za regulowanie życia codziennego, to przeważnie to się kończy w jeden sposób. No ale to ten... Ale jeszcze miałem o napięciach troszeczkę powiedzieć. No to opowiadaj. Słuchaj, jest coś takiego, co się kiedyś nazywało bezpieczne, napięcie bezpieczne, teraz to się nazywa długotrwałe, coś tam, coś tam. W każdym razie chodzi o to, że teoretycznie nawet długa ekspozycja na takie napięcie nie powinna się uszkodzić. I to w wypadku prądu stałego akurat, no bo dla zmiennych są troszeczkę inne wartości, ale dla prądu stałego są takie podane trzy napięcia, które są uznawane, będę się trzymał tego za bezpieczne, tak? Bo to ta druga nazwa jakoś mnie nie przekonuje, tak? Jeżeli jest sucho, czyli tak jak na przykład tutaj, to uznaje się, że 120 V prądu stałego jest bezpieczne, czyli teoretycznie mógłbym się tu złapać 20 V stałego, ale nie uszkodzi. Potrzymać minutę i w zasadzie nic się nie powinno wielkiego zadzieć. Oczywiście to nie jest specjalnie zdrowe, ale no nie zabije mnie. Ale jeżeli jest wilgotno, to już to jest tylko 60 V, natomiast w warunkach mokrych, czyli na przykład w wannie, to już jest tylko 30 V. No nie wiem, tu akurat połowę na tobie, z tego, co pamiętam. Musiałbym zerknąć, wiesz co, jak patrzyłem, na pewno 60 i 120, natomiast tego mokrego to albo 25, albo 30 V, bo to jest rozbite na... W wypadku zmiennego to jest 12 V, to na pewno. A stałego, no to przyznam się szczerze, że nie pamiętam, ale tego typu to jest albo 25, albo 30 V, czyli uwaga, te 48 V USB-C w wypadku środowiska mokrego to już jest potencjalnie niebezpieczne napięcie. No, a pamiętajcie, że no, ładowarka daje prąd stały, tak? Jakby tak. Ktoś nie wiedział. Tak, no to akurat lepiej, bo zmienne mają niższe, no. Zmienne są no bardziej tak, niebezpieczne. No. I tak, no o ile wiesz, o ile to zwykłe stare USB, które no miało 5 V, to w zasadzie dopóki nie wiem, językiem tego nie macnąłeś, to nawet... Nie, no 5 V nawet językiem jeszcze da radę. No nie, no da radę po prostu. Dziewiątki to... baterii jak sprawdzałeś, tak. Nie? Także wiesz, no z jednej strony tutaj robimy takie rzeczy, no wiesz, no to są kurde telefony. Ludzie mają różne dziwne pomysły, no, typu pójdę sobie z tym do wanny. Otóż to, szczególnie, że no, producenci zachęcają, tak? Twój telefon jest wodoszczelny, hello! No i w tym momencie te 48 V to już takie jest, zaczynamy się troszeczkę śliskie. Bawić na granicy, tak? No i te prądy, które mnie niepokoją, tak? No ja uważam, że to jest po prostu zły pomysł, to z kilku powodów i tak naprawdę w normalnych warunkach, jakby się Unia nie wtrącała, no to rynek by zdecydował, czy ludzie chcą kupować laptopy zasilane po USB-C, czy jednak wolą takie zwykłe, normalne, nie? Wiesz co, tutaj też nie do końca, bo ludzie często nie wiedzą o takich rzeczach. I się cieszą. Oj, fajnie, mamy i już, super. Znaczy, wiesz co, wiedzą, nie wiedzą, ale to po prostu o tym pamiętać, ale to po prostu potem wychodzi, wiesz, ten laptop się psuje, a ten się nie psuje, nie? No tak, no... No. Nastąpiłaby jakaś pewnie w mniejszym lub większym stopniu samoregulacja. No i tyle, nie? Znaczy wiesz, chociażby wyrobiona przez samego producenta, no bo jeżeli by nagle został zawalony naprawami gwarancyjnymi, no tak, to sam by doszedł do wniosku, że to może jest głupi pomysł, nie? Będzie trzeba żyć tym USB, no. Tak, no na jakiś czas mamy spokój, no przynajmniej kabelki będą pasować, to jest plus tego, tak? Znaczy tak, przez dwa najbliższe lata to bym powiedział, że to w zasadzie ma same zalety, no. Tak? Bo oprócz tych niektórych jabłeczników, którzy się teraz będą płakać, że kupili lightningi i nie mogą płaczą. Się to teraz włożyć. Ta, nie żal mi ich. No to jest spoko. Problem się zacznie, bo za jakiś czas, w 26 roku Unia planuje właśnie, żeby laptopy też by miały obowiązkowe ładowanie przez USB-C i wtedy podejrzewam, że się mogą zacząć niezłe jaja. No. W każdym razie musicie wiedzieć, że nie jest to takie zero-jedynkowe i owszem, można się cieszyć, ale tak...
tylko w pewnych aspektach, tak, to daje radochę. Dzielmy dwie rzeczy. USB-C nie jest od czapy. To jest bardzo dobry pomysł, bardzo fajne urządzenie, które, no, w zasadzie nie ma wad, jeżeli jest stosowane do tego, do czego zostało wymyślone. Natomiast od czapy jest próba wciskania tego USB po prostu decyzją administracyjną. Bo znajdzie się cała masa zastosowań, chociażby laptopy gamingowe, gdzie to niekoniecznie się sprawdzi. Gdzie USB-C po prostu, według mnie, to będzie, no, już naciąganie gumki za mocno, tak? Także, no cóż, mam nadzieję, że troszeczkę wam rozjaśniliśmy, o co z tym całym USB-C chodzi i aferą wokół niego, a jak to oceniać? Myślę, że każdy niech oceni wedle siebie. Konrad ma pewne obiekcje, ja z kolei się cieszę, że nie będę musiał co chwilę szukać jakiegoś kabla innego. Ale do będziesz Maca, musiał kabla szukać, no człowieku, no nie. Będziesz musiał. No. Otóż nie, bo jak będę miał kabel o wysokiej mocy, to nie ma ładuje słabszą mocą też, drugą stronę już nie. Tak, tylko że się okaże, że po prostu, że ten kabel o wysokiej mocy to nie jest do Maca i jak będziesz chciał coś przesłać akurat, to nie bardzo, tak? Poza tym chciałem zwrócić uwagę, że kabel o wysokiej mocy musi być po prostu gruby. No. Musi i być będzie gruby no. I sztywny. Ale tu akurat, wiesz, to jest, myślę, uniwersalna zasada co do wszystkich kabelków. Lepiej kupić ten grubszy i sztywniejszy i lepszej jakości niż jakąś tam DTM grubości tam drucika. Znaczy, wiesz co, ze sztywnością, no to ja bym się tak, kurczę, nie cieszył za bardzo, bo im sztywniejszy kabel, tym większe obciążenia na... No, przy wtyczkach, okej, ale to też jest na to rozwiązanie, dłuższa skówka i jakoś to się trzyma. A wcale elastyczny kabel, co pamiętam, dawne przewody aploskie pokazały, wcale taki elastyczny kabel też nie jest do końca dobry, bo właśnie też się upitala przy wtyczce. Nie, no wiesz, wszystkie kable się upitalają przy wtyczce, no to po prostu jest... Także chyba tyle. Pokłóciliśmy się, a wy koniecznie napiszcie, co wy sądzicie na ten temat, bo... No fajnie będzie, jak też się pokłócimy razem w komentarzach. Jasne. Nic tak nie robi, kurczę, dobrze, jak wiesz. Polacy się lubią kłócić, także nie, no, zapraszamy do słuchaj, ale ja uważam, że kłótnia jest dobra, pod warunkiem, że to nie jest, że to jest kłótnia, powiedzmy, merytoryczna, czyli ktoś tam przedstawia jakieś argumenty i tyle. Także komentujemy, kochani, i widzimy się w kolejnych filmach. No, cześć. Cześć.